Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy sobie dla Supersonics NBA 2K24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli sezon 2041-2042. Po poprzednim odcinku akurat nie wygraliśmy mistrzostwa NBA. Mieliśmy serię chyba tam 9 mistrzostw rzędu i przegraliśmy. W ostatnim odcinku przegraliśmy, nie byliśmy nawet w finale o to, żeby właśnie powalczyć o, o mistrzostwo NBA. Jeśli chodzi o ten sezon, tak prezentuje się nasz zespół. Mam tutaj cały skontyzowanego Sara, więc on... Za niedługo wróci, dlatego jak Sar dopiero wróci, to będzie to w pełni dobrze. Widać, jak ten zespół wygląda. Luther May wydaje mi się, że jakby nie wiem. Choć Harry Carter jest młodszy, więc może jednak Karta nie będzie naszym starterem, a więc Rykarta naszym starterem. Mamy właśnie nowego, najlepszego zawodnika w składzie i jest nim Tobie Gar, Tak, Tobie Gary jest naszym nowym zawodnikiem. Nie spodziewałem się, jak go draftowałem, że będziesz tak świetny, ale się cieszę bardzo, że jest aż tak świetny. Tak się prezentuje właśnie, że zespół 3 dziewięć 9 overall. 1,86 Trey Johnson właśnie tutaj troszkę odstaje. To jest fakt. Bryce James nie zakończył kariery, ale chciał rok temu. Więc możliwie bardzo, że. Na 30, nie, on chciał czy nie chciał? Już nie pamiętam w sumie, ale mam wrażenie, że chciał. Ale mu jednak odmówiłem chyba. Żeby chciałem, żeby został jeszcze na jeden sezon. Choć w tym roku naszym rezerwowym Small Forwardem będzie Lynch oczywiście. Wyjdziemy na 9-osobowy line-up, dopóki Sar nie wróci. Jak Sar wróci, to ustawia w pełni ten line-up. Więc na razie, może po prostu poczekam, aż Saru wróci w do gry, i to jest ten moment, więc mogę wrócić na 10 osób w line. tak, więc zamykać rotację: będzie Marks. No, Marks i Read to jest dwójka zawodników, których możliwe, że będzie trzeba wymienić. Zobaczę, zobaczę, zobaczę jeszcze właśnie, bo próbowałem, bo mocno próbowałem Read'a wymienić w ostatnim odcinku, ale po prostu, no nie mogłem znaleźć takiej wymiany, która mnie usatysfakcjonowała, a jednak nie chcę robić wymiany byle jakiej, Ja chcę zrobić wymianę, która. Spowoduje, że pomyślcie sobie, dobra, to mi się podoba, taką wymianę chcę zrobić. I no, takie wymianie Nie mieliśmy, nie mieliśmy takiej wymiany. Do termy będzie o poniżej 24, może minuty. 28 pewnie maksymalnie. Rick Carter. Rick? Rick, tak, Carter. Myślę, że Tobi będzie o 34, Burton będzie o 34 i Buzer będzie o 34. To myślę, że. Tak będzie się prezentował, tak będzie wyglądał nasz line-up na ten nadchodzący sezon, który możemy w sumie już teraz rozpoczynać, a zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Mogdraft B plus center, B plus center, to jest duża rzecz, B plus to jest jakieś 82 minimum, minimum jakieś 82, więc to jest ktoś kogo, pomimo że właśnie ta seria nie ma jak wielu odcinków jeszcze przed nami, no bo tak już mówiłem, najmłodszy zawodnik, naj najmłodsza dwójka to Boozer i Bryce, z czego właśnie chyba Bryce już próbował kończyć karierę, ale mu dam kontrakt nowy, ale, znaczy, ale mógł, może być, jakby zmieniłem decyzję, no ale także tak, tak, Buzzer 34, Bryce 34, więc to jest maksymalnie jakieś 3-4 lata gry. Więc to też nie tak, że tych, jakby ci zawodnicy się szybko jakoś mega rozwiną, ale Alex Sar może w każdym razie zakończyć karierę, nawet po tym sezonie, i wtedy byśmy byli bez rezerwowego centra, więc taki zawodnik my, myślę, że mógłby się bardzo przydać. Tam. Czy jeszcze jest ktoś tam b minus, przynajmniej w tym, line w tym drafcie, czy nie? Czyli tylko na takiego ewidentnego numer 1 Draftu, jak na przykład z Wiktorem Łębaniamą mieliśmy niedawno, na to się zapowiada, na to się zapowiada, że to jest po prostu draftka, z którym jest tylko ten center dobry, a reszta to już zawodnicy, którzy nie są na jakimś niesamowitym poziomie, więc będziemy próbować pewnie zdobyć tego centra. Jakie mamy piki w tym roku? 2042. Mamy dwa protected piki, Wolves i Nuggets, dobra, czyli na te drużyny będziemy musieli liczyć, że będą słabe te, te ekipy dwie. I zaczynamy już ten sezon. Zaczynamy walkę o to, żeby ponownie, bo już przez wiele lat czuliśmy się komfortowo jako najlepsza drużyna, ale teraz znowu to my gonimy kogoś. To nie my bronimy mistrzostw, tylko my bronimy kogoś. A mistrzami chyba są Sixers, którzy pokonali w finale Lakers, nie mylę. Chyba tak to wyglądało. Denver Nuggets. No, Denver Nuggets miałem taki start, który pokonamy ich. Abyśmy ich pokonali i pokonujemy ich. No nie dobrze. Też mam dość dobry ten start, widziałem. I jak na start, to, to mają dość dobrze, właśnie. 8-3, tutaj Pekins pokonujemy. Blazers pokonujemy, dobra, więc zobaczmy tak. Chciałbym zobaczyć nas wysoko i Wolves i. i Nuggets nisko. Nuggets. No, Nuggets chyba nie będą słabi, ale Wolves za to, czy wy mi dacie nadzieję? Wolves, gdzie oni są? Oni są na drugim miejscu. Antony Edwards zakończył karierę. Jakim cudem wy jesteście lepsi bez Edwarda niż z Edwardsem? No. Nie, nie, wierzę, naprawdę. Chyba że to jest taki po prostu fart start, może bym tak to nazwał, że jakby miałem, nie wiem, dobry kalendarz mieli i tak bym się to ułożył, ale jeśli naprawdę te obieki będą słabe, to będzie źle, to będzie bardzo źle. Cotton niestety kontuzja na dwa miesiące maksymalnie wypada. To też niedobre wieści. Aleksander stary mam 15 wygraną, Alexander Aleksander ma kontuzję niestety. Jones Johnson, no dużo tych zawodników wypada, patrzę właśnie co mecz kontuzy Sary jest w pełni gotowy do gry, Trey Johnson też za chwilę będzie w pełni gotowy do gry, i tak jest, więc jedynie chyba mamy teraz tego, tego Rida. Państwo z pokonaniem, patrzeć, bo no niestety właśnie obie ekipy są, choć... Choć to jest taki start, że oni jeszcze mogą spokojnie pójść w dół, jakby... To jest dopiero start. Nie będę przedwcześnie panikował, no ale wolałbym już ich wcześniej widzieć nisko, jakby. Bo aby mieli być naprawdę bardzo słabi, to mam wrażenie, że już by byli gdzieś właśnie tak przed nie wiem, ja na Pelicans Rockets, oni na pewno będą słabi Blazer. Żeby oni mieli naprawdę być bardzo źli, to wydaje się, że już by ta tam byli. Chyba, że no nie wiem, właśnie. Mieli jakiś niesamowicie łatwy kalendarz, ale wątpię. Ale wątpię. Więc czuję, że prostu na te piki nie będą... Zbytnio wartościowe, co będzie no nie fajne, bo to będzie bardzo ciężka droga, żeby zdobyć pierwszy w drafcie. Przynajmniej jeden pik w loterii by się bardzo przydał, żeby próbować jakkolwiek. Pokonujemy Utah, 25. wygrana. Houston Rockets, tutaj z niej wygrywamy. Philadelphia obecni mistrzowie, jeśli się nie mylę. Pokonujemy ich. Gary doznaje kontuzji. New York Knicks. Pokonujemy 146 punktów i rzucamy Berton, który mam wrażenie, że. No radzi sobie dobrze, właśnie. Radzi sobie dość dobrze. Myślałem, że lepiej nie ukrywam. Denver, no Denver wygląda dobrze. Denver wygląda dobrze. Reed wrócił do gry, to super. Gary wrócił do gry też. Wygrywam z Denver, ale Denver, no właśnie. Denver, no Denver jest dobre. Denver jest dobre. Poczekamy na 30. wygraną. która jest w to i teraz ustawimy ten lineup. Bo teraz jesteśmy chyba w pełni gotowi. Tak jest, jesteśmy w pełni gotowi. 34, Alberto chyba, 34, tutaj 28, 34. Może niech Luther wejdzie na te 20 minut. Na przykład. I buzzer pewnie pójdzie w dół i to będzie albo nie, w sumie tak to będzie wyglądał, Tak, tak to może wyglądać. Kontynuujemy Lakers. A nie, w sumie nie. zobaczmy Standings. Nie lubię patrzeć na te Standings. No, bo właśnie prze, przez te dwie ekipy nie umiem patrzeć na standings. Bo po prostu za każdym razem to widzę, że oni są cały czas wysoko. Nie wiem, nie wiem, prawda. Będą duże problemy, że złożyć ten pierwszy wybór w A przydałby się, bo tak jak właśnie mówiłem, Aleksar na pewno za chwilkę zakończy karierę, więc byśmy zostali bez centra. No, kto jest naszym trzecim centrem? Jest to chyba, no właśnie, jest to Ball, który ma 65 overalla. A no ten wybór by się bardzo przydał, ale. No nie, nie ma widoku na to. Nie ma widoku na to, że potencjalnie czy to Wolves, czy to, czy to Nuggets będą źli. Router May, wow, kontuzja na maksymalnie 4 miesiące, a szczęście router May to nie jest zawodnik, którego brałem pod uwagę odnośnie jakiejś wymiany, a taki zawodnik chcę, żeby oni byli zdrowi. Z kim mogę przedłużyć kontrakty? Z kilkoma zawodnikami, ale najpierw zawodnik, któremu się kończy kontrakt, ale Buzerowi nie mogę dać, więc... Powiem tak, Buzer jest zbyt dużą legendą, żebym go wymieniał. Więc jeśli odejdzie, to będzie jego pełni decyzję, ale na pewno będę go wymieniał. Luter May, mogę z nim podpisać, mogę z Luterem mają podpisać przedłużenie. Też zejdzie tutaj, jeśli chodzi o salary, w dół na pewno o kilkanaście milionów. Na jakieś może 36 milionów zejdziemy. Kolejny zawodnik zawodniem przed Marks też. Marks to jest właśnie zawodnik, który. Też ma dużą szansę, że może być wymieniony. Jeśli znajdę fajną ofertę, to w tym roku go wymienię przed trade deadline, podczas trade deadline'u. Sar, no to Sary, w sumie wydaje się, że to może nawet tak zakończyć karierę, ale na razie trzeba mu nowy kontrakt. Price James też ja mu mogę dać minimum, 3 lata, aby żeby miał na pewno kontrakt do końca kariery, a kiedy zakończę karierę, to już, to już zakończy. A buzer, no nic nie zrobimy tutaj, więc na razie kontynuujemy. I tak, że podczas trade deadline'u, tak jak rok temu, pewnie będę szukał jakiejś konkretnej wymiany za Rida czy za Marksa. Pewnie to jest ta dwójka, którą bym potencjalnie próbował wymienić Wolves. No, Wolves miałem 19 już 19,21. 19,22. No, Wolves dają mi nadzieję. Wolves dają mi nadzieję. Wydaje mi się, że Nuggets będą dobrzy, niestety. Ale Timberwolves mogą być słabi. Lakers przed nami to będzie prawdopodobnie 40 wygrany mecz. Jak nie oni, to Kansas. A pokonem, Lakers dobra Award Races. Cameron Boozer i Mike Burton walczą, ale Tyron Stokes kolejny już rok z rzędu jest po, poza zasięgiem. Czysto statystycznie jest poza zasięgiem reszty. Luther May tam walczy na nagrodę Sticks ale ciężko będzie to. Bardzo ciężko będzie to. Denver niestety jest dobre. Wydaje mi się, że muszę wymieniać ich picka, im szybciej tym lepiej. Wolves? Tak już wiem oni mi dają nadzieję. Oni mi naprawdę dają nadzieję. Pick nagle myślę, że im szybciej tym lepiej, żeby wymieniać, póki jeszcze może jakoś tam ma wartość. No właśnie, póki nie mam przed nim jeden wartość, więc abyś się udało zrobić jakiegoś first rounda innego za tam przed Hawks, no nie wiem, wolałbym od kogoś... Unprotected od kogoś z naszej konferencji i biorę od razu. Denver? Nie, Denver na pewno nie, bo im nie wierzę już. Chyba, że to będzie jedyna opcja. OKC, dobra, OKC. W tym roku OKC sobie radzi akurat słabo, więc fajnie by się utrzymać przez następne lata, żeby i tak słabi. nie opłacę właśnie tego pika Denver zostawić, bo oni po prostu nie będą źli. Oni po prostu nie będą źli. Mam dużo tych pików, więc też możemy ich po... Na pewno spróbuję się, spróbuję ich wykorzystać. będę czuł, że naprawdę dosłownie, dosła... nie wiem, ostatni rok lub dwa lata nam zostały już, no to wtedy na pewno spróbuję te piki poużywać, żeby żeby ich może być po części, aby nie zmarnować. A na razie kontynuujemy. I przejdziemy sobie do trade deadline'u. Clippers, porażka, dwie porażki z rzędu. Rockets za to już pokonujemy. Nowy Orleans to jest gorszy zespoł, więc ich musimy pokonać. Rick Carter doznaje kontuzji. Rick Carter też nie jest z nich którego myślałem, żeby wymieniać. Oby tylko właśnie zawodnicy, którzy mogą być wymienieni, oby oni nie doznają kontuzji. No a chyba już nie doznałem, bo teraz powinien być trade deadline. No właśnie, więc już możemy próbować. A więc tak już mówiłem, no jak patrzę na ten mój line up, no to ogólnie znaczy w sumie na, na rosterze. Mam dwóch dobrych point guardów, których nie chcę wymieniać. Mam dwóch dobrych, nie, jeden shooting, jeden dobry, więc właśnie to jest jeden z tych gości. to jest z tych zawodników, które potencjalnie bym spróbował wymienić. Dlatego zobaczmy, co mi tutaj gra zaoferuje. To jest tutaj Stefan Dupin, więc on mógłby być opcją, tylko że on jest niski jak, nasz jak do shooting guarda. Ile ma lat? Właśnie 4, że mu się kontrakt kończy. No i właśnie jaką ja mam, jaką ja mam jakby gwarancję, że on z nami zostanie. To jest ten problem z takimi zawodnikami na tym kontrakcie na rok. Poprzez Trade Finder wydaje się, że nikogo nie znajdziemy. No nie, nie, nie znajdziemy nikogo dlatego właśnie trzeba samemu poszukać. Choć ko bardziej chce, no bardziej Rida niż Marksa przez wiek. Co potencjał byśmy wiem. Myślę, że to ktoś, kto nie jest jakimś starszym graczem, tak bym go nazwał. Tutaj, tutaj takiego kogoś nie ma. Jaker byłby był op opcją. Tylko, że problem jest taki, że po prostu musiałbym strasznie dużo oddać. Tak, strasznie, tak, strasznie dużo. Nie wiem, ile naprawdę musiał oddać, a nie wiem, czy aż tak co dawać zawodnika, który jest moim rezerwowym. Mogę oddać jeszcze jeden pick. Jak tu się zgodzą, to dobra. Dziś. Nie byłem na to przyg przygotowa... Ja sobie zdałem sprawę z jednej rzeczy. Jaker ma kontrakt na rok. Oj, to może być problem. Może na Jaker będzie wymieniony za kogoś innego. Sprawdzę, czy mogę zdobyć kogoś innego za niego, bo jednak... Mogę odzyskać, mogę zrobić wymianę... To jest ciekawe, ale... Może innego zawodnika. Chciałem zrobić jakiegoś właśnie innego zawodnika. Czy naprawdę jestem w stanie zrobić zawodnika, który ma kontrakt i jest. No, jest do, no po prostu zawodnik, który już szukam, czyli na zawnika na kontrakcie i jest dobry. A naprawdę nie mogę znaleźć kogo takiego. Nie bywa. Dobra. Zaryzykujmy. Zaryzykujmy z tym karem. Zaryzykuję z tym karem, że on zostanie. Jeśli nie, a to będą kłopoty. Na szczęście powiem tak. Właśnie ta seria i tak nie będzie trwała długo. Będzie to nie tak, że mamy jeszcze 10 lat tej serii i będziemy problemy miały czy jakieś długie, czy coś takiego. Dobra, jeszcze właśnie jeden zawodnik. Jeden zawodnik, o którym myślałem, bo mam tak, już mam dwóch dobrych point guardów. Znaczy w nie tak, Jaker właśnie, tak już mówiłem, J.K.R. będzie... Mnie. Będzie undersized shooting guardem. Będzie undersized shooting guardem naszym. Tak, on będzie taki właśnie undersized. Shooting guardem Chyba, że... A nie, Luter ma jest niski. ja niski nie mogę tego zająć, on jest jeszcze niższy Czyli mamy dobrego point guarda, startera, rezerwowego, to samo shooting guard Small forward mamy... No tutaj właśnie przydałby się Jakiś rezerw przyszłości dla Lyncha pewnie ale, ale nie będę robił żadnych wymian odnośnie tej pozycji No power forward właśnie Choć mam tego młodego Worika, to wolę jednak nie czekać I spróbuję tego Marksa Wymienić Też zobaczę To jest właśnie z nie muszę, bo on jeszcze 29 lat ma, nie muszę już teraz, ale Zerknąć mogę 33. To, to jestem problem, właśnie że zawsze mi chcą dać jakieś starsze graczy. O nie mam praktycznie to... Do... Nie mogę, nie mogę znaleźć też... Więc wydaje mi się, że jakby... Nie wiem czy jest sens prowadzić centrum, no to liczyłbym bardzo. Na tego właśnie zawodnika, żeby zdobyć, A jakimś cudem trzeba zrobić ten pierwszy wybór, prawda? Krótką, więc trzeba jakimś cudem zdobyć ten pierwszy wybór. I minus to też maadzie. nadzieję, to też nadzieję. Nie mówię, że muszą wygrać loterię, ale żeby ja przed nim, to top 5, top 5 minimum. To wtedy mogę coś spakować i wydaje mi się, że mogę pójść po pierwszy wybór. Więc też mam nadzieję. A dlatego tym bardziej, właśnie wolę, wolę zachować Piki może i ten Mark. Sam przed on ma dalej właśnie 29 lat. Rida przed wymieniem ile on Oczywiście 31-2, więc mogę jeszcze poczekać, mogę jeszcze poczekać. Na to więcej nie będę pewnie robił. I wydaje się, że możemy iść dalej. Boję się tego właśnie Jackera, bardzo się boję o niego, że on mi zwieje i... I wszystko pójdzie na marne. Ktoś jest kontuzowany? Luther May, dobra, więc czekam na Luthera Maja. Troszkę właśnie boję o to. No i popatrzyłem właśnie, niestety, mój błąd, mój błąd właśnie tam nie popatrzyłem. Na to, że miał ten kontrakt na jeden rok tylko. I Rollstarów mieliśmy rok temu, chyba aż trzech. W tym roku będzie to Gary, i Boozer i Berton, tak? Czyli trójka od Starów znowu. Ultron May będzie gotowy już za niedługo i jest gotowy na mecz z Warriors, dobra. Więc też musimy ustawić tutaj line-up. Mars będzie miał te 10 min minut, myślę. Lynch 12. Sarowi dam więcej. 22 minuty, Saruman działał 18 pewnie. No tak to wygląda: tak to wygląda, wszystko tutaj perfekcyjnie w miarę ułożyło. Jestem zadowolony z takiego line-upu i możemy iść dalej tutaj. JkR, niestety, kontuzja wypada na maksymalnie 8 tygodni. Pokonujemy Grizzlies. Ok, see. Pokonujemy. Shikaobul to może być 50 wygrana. No nic się nie zmieni. Niby mogę sprawdzić. I tak się nic nie zmieni. No właśnie, to jest jakby nic. A jednak, mogę Buzera podpisać. Czy to jest z powodu tej wymiany? Care? Jakby, bo Rida read, kontrakt mieliśmy, może powiedzieć, na kilka lat rozłożony, a Kera tylko jeden rok. Czy z tego względu mogę to zrobić? Nie wiem, ale ale mu dam ten kontrakt. Choć czy czasem to nie powoduje, że Kera już nie będą przedłużyć. Nie wiem, ale Buzer jest dla mnie istotniejszy niż Ker. Pomimo, że jest wiek wiekowy. To i tak on jest legendą i jego nie chcę stracić podczas free agency. Bulls pokonujemy, 50. wygrana tego sezonu jest. A World z Mike Burton i Boozer od nas walczą, choć to da się cały czas faworytem zdecydowanym. Pierwsze miejsce jest... Denver na piątym. Oby teraz oni byli mocniej, żeby nie żałował. Wolf zrobią to, co chcę widzieć. Wolfs mi się podoba to, co robią, Bardzo mi się to podoba. Tym bardziej, że no. tam prawda, sezon nie jest daleko do końca. Sezon na pewno nie jest daleko do końca, więc właśnie mamy też Wolf's tutaj. Możemy im dodatkowo wlepić jeszcze jedną porażkę minimum. I to robimy super. To chyba nasze ostatnie starcie, się dobrze widzę. Jestem bardzo tam zainteresowany tą sprawą, więc będę patrzył co 5 zwycięstw. Naprawdę, teraz już jakby 9.55 wygram, to zobaczę, jak to wygląda tam. Bo jestem bardzo zainteresowany tym, jak Wolves sobie będą radzili. Bo my wiemy, że wygramy konferencję, ale mnie Wolves właśnie interesują. Pięknie, nie ta pięknie. Oni cały są w na nadwalce o to ostatnie miejsce, ale nie muszą mieć ostatniego miejsca. Na razie są projekty, że będą mieli piąty pik. Jakby ten piąty pik był. Byłem szczęśliwy, bo mógłbym właśnie potem trade-upa. Ten gość już ma 18 lat, to jest perfekcyjny wybór. On nie już, jest, jest mega, to jeszcze jest bardzo, to jest jeszcze z najmłodszym graczem w klasie praktycznie. Niesamowite. No to jest gość, którego każdy zespół by chciałby. Zatrzymać. To jest jakby jak w my chyba nie mam rzeczywistości, w sumie. Ponowny mecz z Bostonem, JK wraca, dobra, więc możemy ustawić ten line-up. Jeśli jakakolwiek jeszcze będzie kontuzja, to już więcej nie będę ustawiał line tylko dopiero. Ale no, dobra, karta jednak jest kontuzjowany. Zobaczę, jak długo kartera nie będzie. Porażka z Bostonem. Wygramy z Cleveland. OKC. Pokonujemy. Antonio Spurs. Rick Carter wraca. Spurs pokonujemy. A więc ustawię ten line-up ostatni raz. Tak, właśnie wiem. A teraz będzie jakakolwiek kontuzja, no to następny line-up dopiero ustawię, jak będziemy mieli jak będziemy mieli już, właśnie playoffs. 3,4,3,2 chyba, jeśli się dobrze pamiętam. Tak. Tak i tak, wszystko wygląda dobrze. Award Races. Stoke cały czas faworytem. Szan szanse ma szansę ale, ma, ale nie wygra pewnie. Standings. Pierwsze miejsce jest Denver tutaj. Wolves są na ostatnim miejscu. Aż pięknie, aż pięknie wygląda, ale... Właśnie nie chcesz bo oni byli projected pierwsi, bo... Zawsze kto ma pierwszy wybór idzie w dół potem, idzie w dół zawsze do praszczeń, tak zawsze się to kończy, więc nie chcę tego. A to nie chcę, żeby, nie chcę, żeby przed loterią byli je na pierwszym miejscu, bo, bo wtedy na pewno spadną w dół. Pacers, pokonujemy. Mamy jeszcze mecz jeden z Wolves, to super, zawsze możemy im tam zagwarantować jeszcze jedną porażkę. Nie zrobiliśmy tego jednak. Kończymy sezon z rekordem 66-16, MVP ligi jest Tyron Stokes. BJ Hill rookie of the year, Jasper Johnson Sixth man of the year, defensive player of the year Tyron Stokes, Matthew Swift most improved, Clash player of the year Isaiah Evans coach of the year Tyron Lou All NBA team mamy Majka Brutona w All NBA second Team i Camerona Buzera mamy Mike'a Brutona w All NBA defensive second teamie które miejsce zajęliście Wolves skończyli na miejscu 15, spoko, w ogóle nie jestem zły na to podoba mi się to czy mamy line upostawione, czy nie? Mamy, dobra, więc możemy zaczynać tą serię. Zaczynamy najpierw od starcia z Grizzlies. Właśnie wygrali pierwszy mecz, ale no. No właśnie. Nie ma to, żeby być nerwów. Denver Nuggets. Jak dobrze oddałem, patch up, bo byliście dobrzy. Jeszcze brakuje, żeby oni mnie wyeliminowali. Naprawdę, zespół, który mi przeszkodzi, jeśli chodzi o wybór. Jeszcze mnie chce wyeliminować. Mark wypala z rotacji. Star pójdzie w dół. Kto gra najlepiej w tegorocznych playoffs? Gary gra bardzo dobrze, Gary ma 38 minut. Tak to będzie wyglądało. Po raz zobaczyć, czy to będą drugie playoffs rzędu, gdy Sonics nie będą mistrzami NBA? Chyba, na, na pewno nie odpowiem w tym meczu, bo, bo to co zrobiliśmy w pierwszej kwarcie to było niesamowite, już w pierwszej kwarcie pokazaliśmy Denver, że, że nie, nie ma szans, że nas tutaj wyeliminujecie, a teraz wracamy do Seattle. I w Seattle, czy dam radę wygrać? No, wydaje się, że wystarczy zmienić rotację i absolutnie przejechaliśmy po Denver. 106 wygrywamy i jesteśmy w finale konferencji. Sacramento bez szans. Sweep zrobiony i w finale mamy starcie z Wizards. 11. Mistrzostwo w historii jest w tym momencie zapewnione, tak. Mike Burton y, wygrywa Finals MVP. Widziałem, że tam Gary niestety doznał kontuzji w trakcie tych playoffs. Player Retirements, Alexander start, Mogę? Mogę jeszcze. Pomimo, że wydraftuje tak za wynikę, to on potencjalnie może być też w takim trzecim centrem I jakby im bliżej te, może powiedzieć, y, zakończenia będą. Nie uda się tak, żeby wszyscy zakończyli ci gracze w jednym momencie. Ale im bliżej to wszystko będzie, tym lepiej według mnie. Czy ktoś jeszcze? Od nas? Już nikt. To dobrze. A jednak ktoś tam był. I to jumble, Dobra, jumble może kończyć i tak właśnie będziemy mieli. potrzebować miejsca trzeciego centra. Jeśli wszystko perfekcyjnie pójdzie, jeśli dam radę, tego mega prospekta zgarnąć, Wemby, Hall of Fame, zastrzelę numer Dillingama w Rockets, Georgia w Jazz, Jacksona w Nets, Evans of Celtics i Wembiego w Spurs. Egg wszystko rejected. No i teraz dra draft lotery. Istotne bardzo draft lotery dla nas. Dobrze, nie chcę na pierwszym miejscu, bo nigdy nie chcę być na pierwszym miejscu przed loterią. Top 5 minimum. Top 5 minimum chcę, bo najwyżej właśnie spakuję piki i pójdę w górę. Ale trzeba mieć jakby tą podstawę dobrą. No nie, wydaje się, że nie ma szans, żebyśmy wypadli poza top 5, więc wydaje się, że top 5 mamy na pewno minimum. Takie, no to. Takie top 3. Top 3, bym ba... top 3 w ciemno biorę. Spers do pierwszej strony. A nie, wszędzie miałem nikt nie kończył kariery, jeśli nie miałe. on w innym zespole grał. Znamy już top 10. Nikt zostaje na tym miejscu i przechodzimy do top 10 w tym momencie. Warriors nie idą w górę. 9 miejsce będzie należało do Brooklyn. Nets. Raptors wpadają do top 4. Więc mam nadzieję, że. To, nie, nie mogą nas tutaj bo my byliśmy na drugim miejscu. Mam nadzieję, że nas wypychają. Brooklyn, nie Brooklyn, tylko Milwaukee na 8. Chicago. Chicago zostaje na tym siódmym miejscu. Blazers nie idą w górę, dobra. Mamy top 5. Mamy top 5 teraz. Nie podoba się, że jesteśmy tutaj. Obyśmy poszli w górę. Idziemy w górę, jest, jest. Idziemy w górę. Bałem się, bałem się, że będzie na tym piątym miejscu. Może jeszcze w górę? Jest w górę, jest top 3. Jest top 3. Super, super. Duży fundament pod tą wymianę. Po pierwsze, pik. No, chyba, że wygramy loterię. Byłoby miło, ale wątpię. Jestem top 2, jestem top 2. Czy królowie loterii znowu zaatakują? Królowie loterii znowu zaatakowali. Królowie loterii wygrywają loterię draftu. To jest niesamowite. Naprawdę, jesteśmy królami loterii. Jakby, ile razy my już wygrywaliśmy loterię, jest no, niesamowite. I tym bardziej właśnie, kto miał pierwszy piga widzywany, Nie pamiętam, ale nie skończę o tym pierwszym miejscu, bo tak zawsze jest, tak zawsze jest. Dlatego, dobrze być zawsze na tym drugim max miejscu. Mamy Jak dobrze, jak dobrze, nie muszę robić żadnych wymian Swobodna, może powiedzieć, wolna głowa, o tak, wolne, nie swoboda, wolna głowa od wymian, po prostu pójdziemy sobie do draftu, wybierzemy sobie go z jedynką i tyle. I nie musimy nic zrobić więcej. Bigman Coach, kto był ostatnim Bigman Coachem u nas? Nie mam zbytnio pojęcia, ale za chwilę sobie pewnie przypomniemy. Przypomnimy tutaj, Janis, bardzo możliwe, że to był. Bardzo możliwe, że to był, tak, to na pewno był Janis. Więc, ale zobacz, nie wiem, no w sumie nikt się tutaj inny lepiej nie pojawił, więc zaoferujemy Janisowi. A perimeter decoach to był. To był. To był kto? Tam chyba będę Ingrama widzę, bo widzę B-Ingram. A jak nie, to jest Bobby, niestety, Ingram. Czy znajdę kogoś dla siebie? Pewnie nie. No nie, ja nie znajdę nikogo, więc przynajmniej, żeby Janis zaakceptował. I Janis to robi. Janis to robi, a więc teraz jeden co zostało, to zrobić draft. To zrobić draft, przejść do draftu. I oczywiście bez żadnego zawahania wybrać z pierwszym wyborem w drafcie Jason'a Blacka. Oczywiście. I no jeszcze. Ja już mówiłem, jakby kibicie wszystkim drużynom sportowym w Chicago, jakikolwiek to jest sport, czy to zaczął się od NBA, czy to NBA, czy to MLS, czy, Bilkona, czy to NHL, hokej, czy to NFL, czyli oczywiście futbol amerykański, jakikolwiek sporty. Po prostu wszystkim kibicie Chicago, baseball, więc, więc fajnie, jakby fajnie. Sympatyzuję może być z tym stanem, więc tym bardziej fajnie, że, że, mamy od z Illinois. Wybiorę tego gościa, ale pewnie go nie zostawię. Jeszcze mam jedno pika. No tego już na pewno nie podpiszę. Wow, 86 overalla jako ruki. Czy ja miałem kiedykolwiek lepszego rukiego? Naprawdę nie przypominam sobie, na szybko jak tak myślę. Czy ja kiedykolwiek miałem Rugieł, który miał 86 overala, Nie przypomnę sobie, ale to jest najlepszy... Patrząc na taki mały overall, jak wchodzi do ligi, to jest największy prospekt w historii. Szkoda, aż naprawdę szkoda, że ta seria za niedługo się zakończy, Bo naprawdę jakby... on bardzo, jak jego carrya się potoczy. Ile mamy shooting guardów w zespole? Mamy Garego, mamy Karajmixa, czy nie potrzebujemy, dobra, więc... Więc, a mogę z niego zrobić small forward'a, ile mamy znowu small forward'ów, też mamy, dobra, więc, więc jednak, jednak nie będę go podpisywał, nie wiedziałem właśnie czy podpisać czy nie, ale nie będę. To jest jedna istotna rzecz, właśnie, JKR. dajemy mu qualifying offer, to już jest dobra rzecz, to już jest dobra rzecz, na pewno, Garo oczywiście ma oferty, czy jest e, sens, jest, e, zobaczmy, będziemy i tak maczowali. zaoferuję mu, ale i tak będziemy maczowali na pewno. 44 miliona, choć właśnie tak, tak, już mówię. będzie pewnie maczowali. Tak i Kerr ma na razie restricted. Ma od nas ofertę. Czy mogę go, mu podpisać? To nie wiem, ale zaoferuję mu 40 milionów. Choć nie wiem, czy będę w stanie go właśnie utrzymać. Trzeci point guard. A jednak nie, dobra. A nie, do w sumie czy Gary, a tak, Gary i, Kay, y i Kerr to są shooting guardi. Czy potrzebujemy. Trzeciego Point Garda no to na przykład może być. To może przebyć. Nie każę żadnego z tych zawodników, więc nie wiem kogo wybrać. Żaden z nich nie ma, może powiedzieć, żadnego z nami. Nie wiem, no po prostu nic nie łączy, więc na przykład, nie wiem. Card, czemu nie? Tak, spodziewałem się, będziemy maczowali. To będzie maczowanie oferty Miami. Czy tam raz wszystko zrobić? Byłoby miło czyli tutaj ja będziemy mieć dwóch shooting guardów, trzech small forwardów, trzech power forwardów? No zobaczymy jak to się wydarzy. Boję się, że jednak ktoś, się, jeszcze ten jednak nie będę go w stanie utrzymać, a jednak, udało się, super. Czyli mamy trzech point guardów, trzech shooting guardów, trzech small forwardów, power forwardów w centrum. Dobra, czyli ostatecznie ryzyko się popłaciło z tym karem. Ryzyko się popłaciło, bo jednak z nami został. tak z nami został, ale ten, ten ten, black to naprawdę będzie niesamowity gość. Niesamowity gość, 86 overall Przesada, prawda, przesada. Autogenerate to jest. nie jest najmocniejszy Draftcast, ale to jest najmocniejszy Prospect, jaki chyba jak, kiedykolwiek miałem. Sar wypadnie z rotacji, oczywiście. On ma 81 na ówra, więc. Ale w sumie wiem, co zrobię. Z niego zrobię Power Forwarda i Marks wypadnie z rotacji. Tak to zrobię. Tak to właśnie zrobię. Więc póki jeszcze pamiętam, żebym nie zapomniał później, zrobię z niego Power Forwarda. I pięknie. No i taki sposób właśnie, Aleksar się utrzyma w rotacji. A więc mamy Cartera. Garego Johnsona, Buzera, Bertona, Blaka, Kera. I tak to będzie wyglądało. No zespół na pewno mocny. by się. Jak, jak wygląda, to, jeśli chodzi o prospektów w tym roku C, czyli będzie jakiś B minus minimum. Czy będziemy będzie mieli B minus graczy w tym roku minimum. Centra, to centra na pewno nie potrzebuje. Centra to na pewno jej potrzebuje. Jakiś small forward by się przydał. Jest Shooting Guard, z którego mogę zrobić Small Forward'a, więc ten gość z Turcji, Omer, to jest mój cel chyba. Mam 27 lat, ale on wydaje się moim celem. Mam nowy cel chyba, to jest Paris Hole. Paris Hole albo Omer, ta dwójka. Ktoś, oni są starszymi graczami, ale będę na nich polował, bo potrzebuję właśnie Small Forward'a mam wrażenie. Ale nie ukrywam, że jestem mega podekscytowany, co będzie, jak będzie wyglądało jako kariera Jasona Blacka, bo 86 UV na start to jest tak, wiem, lekka przesada. Naprawdę to będzie coś niesamowitego. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!